No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kontynuuję grę w Vampire Survivors. W sumie w ogóle nie przerwałem. Jest tak uzależniająca, że praktycznie gram w nią bez przerwy. Jest jeden podstawowy powód, dla którego nadal w nią gram. Otóż mogę w nią grać jedną ręką. Ci, którzy śledzą mój kanał, wiedzą, że uległem wypadkowi i lewą rękę mam na tymblaku, a ta gra powoduje, że znaczy jej specyfika pozwala mi grać jedną ręką. Co zresztą nagrywam teraz, żebyście się mogli przekonać. Odblokowałem już sporo postaci. Wczoraj doszedłem do śmierci Giovanną. Tutaj mam takiego fajnego, jakąś Kung Fu Pandę, Cavallo. Postanowiłem, spróbuję rozegrać to, zobaczymy jak to wygląda. Jak widzicie, przestawiłem też na polski język. Zobaczymy jak to wygląda. Ten miś nie ma zbyt... Nie wiem jakie on ma moce. A, strzela takimi ciastkami. Dobra. Mam też opcję Hyper, która pozwala mi szybciej się poruszać, ale przeciwnicy też się szybciej poruszają, więc to działa w dwie strony. Jakoś po prostu lepiej to wygląda. Aha, on ma jakiś tam zbliżeniowy atak, czyli jeśli będę miał... O, dobra, fajnie, wreszcie coś wybiorę może... Jak mi się wyda... Ognistą różdżkę. Będzie dodatkowe. A nie, on tak w dowolnych lokalizacjach. Także gram sobie pomiędzy meczami, oglądam mecze. Miałem fajne. Kontynuujemy. Może to. Nagrałem fajny klip, w którym opowiadam, jak uległem wypadkowi, czemu mam przerwę, bla bla, ale nie podobał mi się efekt końcowy i stwierdziłem, że nie będę go zamieszczał na kanale. Chciałem się też pochwalić moją czapeczką, którą sobie sprawiłem z napisem Krakus. Jest bardzo fajna, więc jeśli kogoś interesuje, to może wrzucę jakieś nagranie kiedyś tam. Krzyż. Dobra, ale tak, ja tutaj w tym lesie, tu jest dosyć otwarty teren i chętnie bym chciał zobaczyć. Chciałbym zdobyć tą kończynkę chociaż i w lewym dolnym rogu, ale nie wiem czy uda mi się tam dotrzeć. Ta wiedźma, ta Giovanna, ona ma, ona jest bardzo szybka, chyba jest dwa razy szybsza. Chyba, że mi się wydaje, że tak się szybko... O, tutaj bomba. To jest tak... Czy to jest Kapitan Bomba? Dobra, będzie, od dzisiaj będę tego misia nazywał Kapitan Bomba. Mogło mi się wydawać, że ona jest taka szybka w porównaniu z innymi postaciami. Zasadniczo w tej chwili, jeśli rozpocznę coś tutaj w tym lesie albo w bibliotece, to dochodzę do końca, do śmierci. Która oczywiście mnie zabija. Nie wiem, moja córka powiedziała, że tę śmierć można pokonać, co nie wierzę. Myślę, że to jest taka ostateczna zagłada, która po prostu kończy rajd. Ale nie oglądałem żadnych filmików, jednak zarzekałem się, że coś muszę obejrzeć, żeby się dowiedzieć coś więcej o tej grze. Nie oglądałem. Tam jeden bodajże, w którym gościu w sumie nic nie wyjaśnił, więc jestem usprawiedliwiony. I... Zwiększam to. I nie wiem, nie wiem. Po prostu sobie gram w tę grę i się nią cieszę.
tak jak powinno się robić z grami, nie wnikać jakoś specjalnie, tylko po prostu nie grać. Jak ktoś ma jakiś problem, no to wtedy dopiero można coś sobie obejrzeć. Ja nie mam żadnych problemów z tą grą. Im więcej w nią gram, tym bardziej mi się podoba. Także... no, myślałem, że moim planem było rozpoczęcie transmisji z Evil West. To jest gra polskiego studia i wygląda naprawdę fajnie, fajny slasher, ale no jeszcze nie jestem w stanie utrzymać pada. Myślę, że jeszcze tydzień, dwa nie będę w stanie operować lewą ręką na tyle dobrze, żeby grać jakieś bardziej skomplikowane gry. Myślę, że w LEGO Skywalker Saga mógłbym sobie poradzić, ale nie chcę przedobrzyć, bo czuję się wyśmienicie, a to jest takie złudne, bo człowiekowi się wydaje, że już jest zdrowy, już wszystko może robić i nagle coś się niespodziewanego wydarzy, a szkoda, bo wystarczająco już było bólu i cierpienia, żeby teraz znowu sobie jakąś krzywdę zrobić. Tutaj dostanę potrójną nagrodę z tej skrzyni. To mi da duże... duży atak. Dużą siłę przebicia. Patrzę, czy... nie zbliżyłem się do tej koniczynki. Dobra. Muszę się chyba pogodzić z faktem, że do niej nie dotrę, że pozostanę tutaj w tej okolicy i tu będę się bronił. Całkiem niezły ma atak od samego początku ten Kapitan Bomba. Nie ma powodu, żebym się gdzieś wybierał. Może mi pod koniec braknąć jakieś, może szczęścia, może trochę ochrony. Kiedy grałem tę wiedźmą, to bo zwykle biorę jako priorytet, biorę czosnek, który nie dość, że chroni, to jeszcze dodaje dosyć spore obrażenia, szczególnie na wyższych etapach. Na wyższych poziomach, tak powiedzmy od poziomu 5 w górę, czosnek jest już naprawdę mocną bronią obronną, defensywną, która wydaje mi się jest podstawą, żeby przetrwać. Ale co się okazało, najlepszą obroną jest atak, jak wiemy. Znaczy, nie rozumie tego Michniewicz i polska reprezentacja, ale władowałem wszystko przy okazji tej... Czemu nie mogę? Dobra. Przy okazji tej wiedźmy Giovanny w atak. Nie miałem żadnych perków obronnych. Nie miałem ani czosnku, ani tego listka, który chroni, który się aktywuje od czasu do czasu. O, kolejne potężne dopakowanie do Kapitana Bomby i doszedłem bez problemu do śmierci, czyli przetrwałem 30 minut. Końcówka była po prostu masakryczna. Wrzucę to może później, żebyście zobaczyli. No, było ostro. Dobra, wybiorę to. Ale byłem tak napakowany ofensywnie, że praktycznie te wszystkie fale wrogów, które nadchodzą pod koniec, nie były w stanie do mnie dotrzeć. Więc nie ma się co przejmować. Powoli będę próbował tam coś osiągnąć w magazynie. Tam jeszcze nic nie... Tam jeszcze nie doszedłem, tam chyba mam mój rekord, to jest jakieś 20 minut. Ale lubię ten las, jest szczególnie z nową postacią, tak jak Kapitan Bomba. Tutaj mam, będę miał bombę na... Co
Dobrze jest. Mam kilka rad. Sorry, kurde, zasłonię gardle. To pewnie po antybiotyku. A już ostatni dzień. Dobrze jest mieć te perki urozmaicone, ponieważ pod koniec, jeśli osiągniemy maksymalny poziom we wszystkie, które do tej pory zebraliśmy, będziemy dostawać jedynie monety, a nie będą nam się te perki rozwijać, więc tak moja opinia jest, aby być bardziej wszechstronnym, wtedy pod koniec, kiedy już zabijamy no tysiące, dziesiątki tysięcy wrogów i zbieramy kryształy, wtedy żeby nam się rozwijały jednak nasze umiejętności, a kasa tutaj jednak mimo wszystko jest kwestią może nawet nie drugorzędną, ale dalszą, jeśli chodzi o potencjalną zdobycz. Czyli nie jest najważniejsze zbieranie pieniędzy. Jeśli tak zbiera... O, to jest bardzo ważne. Pieniądze zbieramy tak czy siak, monety. I moje ostatnie zdobycze w okolicach 10 tysięcy pozwalają mi na wszelkie możliwe zakupy, więc tutaj nie mam problemu. A gdzieś pod koniec, w momencie, gdy atakują nas już dosyć konkretne fale wrogów, to czy mamy na przykład broń na 6, a czy na 8 etapie, może mieć olbrzymie wrażenie. Przykładowo czosnek na, nie wiem, 5 etapie, a na 8, no to jest olbrzymia różnica. Nie dość, że w zasięgu, to jeszcze w efektywności, więc tutaj tak jak mówię, warto mieć tak jak teraz na przykład. W sumie logicznym wyborem byłoby wziąć bombę, ale jeśli wezmę karwasz, to w dalszym etapie gry będzie mi dawało szansę na podniesienie karwasza, ale w sumie wezmę może pancerz. Tak sam sobie zaprzeczyłem trochę, ale myślę, że to jest jeszcze do zaakceptowania. Fajne jest to, że jest sporo różnych postaci i tych ma. I można je zbierać. Szpinak, zwiększenie obrażeń albo pierścień gromu. Wybiorę pierścień. Podejrzewam, że już w tej chwili, na tym etapie rajdu czy poziomu, nie dostanę już tych defensywnych ulepszeń. Czyli nie będę miał. O, tu jest kończynka. Szczęście jest bardzo ważne. Wspominałem o tym nieraz, ale im więcej gram, tym mi się wydaje, że szczęście jest jeszcze ważniejsze. Do tego stopnia, że tutaj właśnie na mapie, szczególnie na tej, gdzie, tak jak mówię, jest to bardziej otwarta mapa. Pierwsze co robię, to staram się dotrzeć do właśnie koniczynek, zebrać ich jak najwięcej. W tym rajdzie, gdzie grałem tą Wiedźmą Dziowaną, zebrałem aż 3 i dostawałem naprawdę fajne dodatki. Jak gdyby gra wtedy dba o gracza i dostajemy to, co potrzebujemy. Też podejrzewam, że kierunek pocisków zmienia się, jeśli mamy dużo szczęścia. O, tutaj. To jest to. Te 3. Tutaj jestem nieźle dopakowany na tą chwilę. Chociaż to już przeciwnicy się robią coraz trudniejsi. Wezmę krzyż.
poruszają dużo szybciej, ale dosyć sporą mam moc. Tak jak mówię, tu nie będzie, nie mam tych ochronnych, żadnych zaklęć, żadnego czosu, nie mam nic, ale moc ofensywna jest dosyć spora w Kung Fu Pandzie zwanym Titanem Bombą. Generalnie moje ciosy zadają olbrzymie obrażenia. Zabicie modliszki, czyli takiego mini bossa, po 10 minutach daje mi... No tu jestem zaskoczony, że tylko jedno, ale pancerz jest ok. Wygląda na to, że to jest jedyna gra, która... O, duplikator, bardzo ważny duplikator. Nasze bronie wystrzeliwują więcej pocisków, to w ogóle, jeśli to się pojawia, to nie mam żadnej wątpliwości, co wybrać. Bo teraz to już pluję pociskami na prawo i lewo. Ale nie narzekam, że jest to jedyna gra, którą mogę grać teraz, tak jak mówię. Jest tak wciągająca i ginę bez przerwy i wracam, i ginę i wracam. Szósty. Wezmę magiczną różdżkę. Pierścień może. Okay. Wezmę bombę. Tutaj mam różdżkę. Z tą wiedźmą to najgorszy był początek. Ona ma takie atakujące koty, które zadają olbrzymie obrażenia, kiedy już dopadną. One tak sobie latają po planszy i no na początku, jeśli nie mamy żadnych tych takich standardowych mocy, typu nie wiem, bat czy ta różdżka, no to poleganie na kotach, które biegają w przypadkowych kierunkach, jest dosyć kłopotliwe i zasadniczo na początku jedyne co robiłem, to uciekałem przed wrogami. Natomiast co się okazało, te koty zadają olbrzymie obrażenia. One jeśli dopadną ofiarę, to ją rozdrapują na części. To nie ma znaczenia, czy to jest pojedynczy jakiś taki mobek, duszek czy wampirek, czy to jest boss. Taką modliszkę potrafiły rozdrapać na cząstki, w sekundę. Tylko że tak jak mówię, one są dosyć mocno przypadkowe. Ale kiedy już rozwinąłem je do maksymalnego poziomu, no to wtedy... To już wtedy była inna rozmowa i pod koniec po prostu niszczyły wszystko, co było na moim drodze. Staram się, by te rajdy nie wyglądały tak, że jest jeden podobny do drugiego. Jest tutaj... jest ryzyko spore właśnie takiej sytuacji. O, duplikator to oczywista jest rzecz. Wezmę to, tu dostałem, jak widzicie, sporo dodatków i to wynika z już dosyć wysokiego szczęścia. Tam zebrałem tą uczynkę bodajże raz czy dwa razy i już się zaczyna, sytuacja, gdzie się robi nieciekawie. Teraz jeśli przetrwam ten napór tutaj,
a wygląda to, że uda mi się to, no to już będzie całkiem dobrze. Tutaj wezmę przyciągacz, żeby te jak najwięcej diamentów przyciągnąć, które właśnie zdobywam, żeby te fale zawsze mi dosięgną, ale mam zbroję na dosyć wysokim poziomie, więc nie muszę się martwić. Dobra, wystrzeliwuję więcej pocisków w różdżkę. Tutaj sobie zbieram te diamenty. Dobra. Tracera, on też lata w losowym kierunku, ale zadaje olbrzymie obrażenia. No tutaj już się przerzedziło, jak widzicie. Przetrwałem te fale. Teraz czekam na kolejnego minibossa przy 15 poziomie. Biorę różdżkę. Tracera, magiczną różdżkę. Warto czasem sprawdzać, czy gdzieś nam się nie zabiliśmy w dalszej odległości jakiegoś minibossa, co by nas nagrodziło skrzynią. Wprawdzie pojawia się wtedy taki krzyżyk informujący, że gdzieś tam zabiliśmy kogoś, czeka na nas skrzynia z nagrodą, ale na tłoku tych wrażeń i wrogów można coś takiego pominąć. Tu jest kolejny minibos przy po 15 minutach. Tak jak widzicie, dosyć mam mocny atak i skutecznie ich odpycham od siebie. Zbyt dużych szans na dotarcie blisko. Mógłbym stać w miejscu w tej chwili, tak jak to teraz robię, i wydaje mi się, że te do mnie nie dotarły. No teraz się lekko odsunąłem tym pikołakiem. O, i tu jest maska, ulepszona ognista różdżka przechodzi przez wrogów. To jest takie maksymalne ulepszenie określonej broni. To już jest rewelacja. Teraz to leci dalej. To po prostu zabija po drodze wszystko. Co tutaj? Wszystkie 10%. To lepiej wziąć to. To zwiększa wszystkie obrażenia, a nie tylko jednej broni. No, tu lepiej inwestować. O, tam mam przyciągnięcie wszystkich. No to teraz to będą wszystkie diamenty, które są na mapie. Więc tutaj tak, wszystkie. Dobra, wymaksuję różdżkę, wymaksuję krzyż. Odległość zbierania. Już na tym etapie to powoli oczy zaczynają boleć. To jest jedyny problem chyba tej gry. Tutaj, jeśli zobaczycie w prawym górnym rogu licznik zabitych stworów, to już jest prawie 17 tysięcy. Wszystkie. Dobra. Zwiększamy efekty działania moich mocy. To już jest sporo. Już sporo ich zginęło z mojej ręki, czy tam z moich ciastek. Takie zamrożenia są fajne, bo wtedy jeszcze nie.
wszystkie efekty, 10%, nie ma problemu. Sobie wchodzę jak masełko, nie mam żadnych szans, więc coś czuję, że jest duża szansa na dotarcie do finałowej śmierci. Tutaj są te golemy już takie dosyć konkretniejsze. O, tu jest skrzynia, którą nie zwróciłem uwagi, bo znacznik pojawił się w lewym rogu, gdzie jest to menu. Muszę to ukryć, bo to nie jest potrzebne. O, i tutaj ulepszony pierścień gromu, to samo jest teraz. No teraz to już zione taką mocą, że nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był w stanie zagrozić. Tak jak mówię, niedługo się pojawi sytuacja, gdzie nie będę zdobywał ulepszeń. Dobra, zaklinacza wezmę. Tylko będą mi skrzynie dawać monety. Ale myślę, że już jestem na tyle dopakowany, że nic to nie zaszkodzi. Jeden co od tutaj jest jakiś znacznie, się pojawi znowu jakaś skrzynia. Tutaj jest tutaj. Tak, jest tu jakaś. Gdybym miał więcej szczęścia, to znowu byłoby 3. O, i teraz to też jest maksymalny run tracer. Będzie wybuchał przy atakach. No to już jest bardzo mocarna broń. To już jest aż do przesady. To tak, że to lata w losowym kierunkach, ale odbija się o różnych przeszkód, a teraz jeszcze wybucha. No to na to nie ma mocnych, bo to wykańcza wrogów bez litości. Teraz to już nie ma znaczenia, jak widzicie, nie dostanę ulepszeń broni. O, tutaj 3 będą. Zdarza się czasem, że jest 5, więc dostanę pewnie już teraz monety. Bo nie ma więcej ulepszeń. A nie, jeszcze się zdarzyło. Jak widać, urozmaiciłem sobie. Mam magiczną różdżkę i przyciąganie. Więc tak jak mówię, tak? To jest skazane. Na początku grałem bardziej z nastawieniem, a chcę jak najszybciej rozwinąć, wymaksować 2-3 umiejętności i żeby być takim mocarzem. A to jednak trzeba być trochę cierpliwym. Jeśli nastawiamy się na to, że przetrwamy pół godziny, czyli będziemy czyli dochodzimy do samego końca, do ponurego żniwiarza, no to trzeba mieć te umiejętności bardziej urozmaicone. Właśnie ponieważ w końcówce, tak jak teraz, dostajemy bardzo dużo diamentów, bardzo często rozwijamy postać i żebyśmy właśnie tę postać w różny sposób rozwijali, a nie dostawali monety. Jak widzicie, mam już 5000. Jest taki fajny perk, którego odkryłem. Maska, która zwiększa o 10% wszystkie monety. Też, jeśli policzycie... O 1% na każdy poziom postaci. Czyli w tej chwili mam 62 poziom postaci. I, czyli miał... O, widzicie, teraz już ten... już jest worek monet. W tej chwili bym zbierał 63% więcej niż zwykle, czyli zamiast 25 miałbym tam, powiedzmy, jakieś 40,
moment. No ale to... Teraz kurczaka. No i teraz już 20 minuta. Tak to będzie teraz wyglądać. Tak to będzie wyglądać, że będę po prostu stał w miejscu i będę atakowany przez hordy wrogów. Będę dostawał już tylko albo będę to będzie mój wybór, czy dostać, zebrać kurczaka, czy worek monet. No teraz będę zbierał worek monet, bo mam pełne zdrowie. Wątpię, żeby się to tutaj zmieniło, bo jak widzicie na ekranie nie są w stanie się do mnie zbliżyć spory. To się oczywiście zmieni, to jest dopiero 21 minuta. Przyjdą fale takich trudniejszych wrogów. To jest... A to jest ciekawe. Pierwszy raz gdzie to takiego pojawiło. Na złoto, to zawsze. A, dałem zawsze to źle, bo zawsze mi będzie dodawało monety. A może być tak, że będę potrzebował kurczaka. No trudno. Ale się przebiję, gdzieś tam zbiorę coś. Wątpię, żeby te roślinki długo wytrzymały mój napór. Oczywiście nie mogę lecieć na oślep przez nie, ale powoli się zbliżać i wtedy one skutecznie niszczone z wszystkie umiejętności, jakie posiadam. Jak nagrałem ten klip, to miałem taki pomysł, żeby... No i właśnie siedzę w domu, tak czy siak teraz. Mam dostęp do kompa i tak dalej, do telewizji, żeby nagrywać i komentować mecze mundialu. Ale niestety, no, wymogi licencyjne są nieubłagane. Nie jestem w stanie wrzucić skrótów z meczów. Nie mogliby się tego obejrzeć. Kanał byłby prawdopodobnie zamknięty. Dostałbym najpierw ostrzeżenie, a później był całkiem panowany, więc sobie odpuściłem. Byłoby to fajny pomysł w ogóle i myślę, żeby się przyjął. Natomiast tak jak mówię, no wszystkie nagrania, nawet jeśli logo stacji, w której nagrywałem, zasłoniłem w postprodukcji, nadal dostałem ostrzeżenie o licencji i wyskoczyła informacja, że nikt nie będzie w stanie obejrzeć mojego filmu, więc jaki jest sens nagrywać i wrzucać na kanał coś, czego i tak nie obejrzeć. Szkoda, bo myślę, że byłoby to w jednym miejscu, no w zasadzie jeśli ktoś nie oglądał meczu, był w pracy, nagrane bramki, taki skrót najciekawszych wydarzeń z moim komentarzem, a jak wiecie, jestem wybitnym ekspertem od piłki nożnej, zresztą nie tylko piłki nożnej, ale sportu w ogóle. Znaczy możecie nie wiedzieć, bo tak naprawdę to nie jestem. Ale jak każdy Janusz, przez następne parę tygodni będę ekspertem piłkarskim, tak jak jestem ekspertem od tenisa, kiedy ta gówniara z paletką biega po korcie, kiedy są mistrzostwa świata w snookerze, to jestem ekspertem od snookera, od siatkówki, kiedy były mistrzostwa świata w siatkówce, i tak dalej. Myślę, że byłbym idealnym kandydatem na selekcjonera polskiej reprezentacji, jak pozostałe 40 milionów ludzi w Polsce. I tak dalej. No, także żałuję, bo był to fajny pomysł, ale upadł dosyć szybko, także oglądam teraz sobie same mecze spokojnie.
Nie oglądam wszystkich. W tej chwili już mi trochę przepada nagrywając to, już jest pół godziny meczu dzisiaj porannego, ale chciałem to nagrać i wyedytować jeszcze dzisiaj, więc troszkę mi przepadnie. Jutro mecz, który bardzo nas interesuje, czyli Polska gra z Arabią Saudyjską. Strach się bać, co tam się wydarzy. Mógłbym zrobić bez żadnych skrótów podsumowanie pierwszej rundy rozgrywek grupowych, ale tak jakoś nie wiem, czy będę miał w ogóle wenę, żeby to zrobić. Tak jest, jak się człowiekowi wydaje, no mam pełen bardzo dużo czasu, ale się też nie ma taki na tego nastawień, a kurczę. Jeszcze bym chciał jeśli ktoś komuś się spodobał taka krótka animacja, którą wrzuciłem wczoraj. Mnie się osobiście podoba. Moim dziewczynom się bardzo spodobała. Więc myślę, że to jest całkiem nieźle. Oczywiście to jest taka podstawowa, zajęło mi to dosłownie godzinę. Mogłoby to być lepsze, ale i tak efekt końcowy mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że to aż tak fajne. Korzystam z programu, który się nazywa Power Director. Znajomy mi go polecił dawno temu i od samego początku z niego korzystam. W tym roku zrobiłem sobie prezent i wykupiłem na rok najnowszą wersję tego programu. Wszystko teraz polega na subskrypcjach i wszystko do tego dąży, żebyśmy nic nie mieli, tylko wykupiłem na rok. I program jest kapitalny, jest bardzo łatwy w obsłudze, jeśli się pozna podstawy. Wszystko jest w jednym miejscu i jest bardzo logiczne. To mi się w tym programie podobało od samego początku i ma to wszystko, co potrzebuję. A możliwości tego programu są olbrzymie. Więc mam do niego dokupione rozmaite efekty specjalne. I też dla znajomego zrobiłem fajny klip, gdzie on podczas pandemii biegał jak Tom Cruise, a ja dodałem do tego efekty wizualne i dźwiękowe, gdzie wszystko, ktoś do niego strzela, wybucha. Kapitalna sprawa. Świetny efekt wyszedł. Niedawno pojawiła się grupa efektów specjalnych z filmów o superbohaterach, czyli tam są lasery, jakieś błyskawice dla Thora i wiele, wiele innych, ale to jest dosyć kosztowne i myślę, że w najbliższym czasie nie będę tego kupował, ale gdzieś tam może w przyszłym roku uda mi się. W tej chwili mam jakieś efekty specjalne, to są takie jakieś wybuchy, jakieś trzęsienia ziemi. To można fajnie włożyć właśnie i odkorzystać w tym programie. Dobra, jak widzicie, została mi niewiele ponad minuta życia, bo nie szarujmy się, ta śmierć przyleci i w ciągu 2-3 sekund mnie zniszczy, więc tutaj na tym etapie gry już widać, że tam spokojnie dotrę, bo no nie są w stanie podejść nawet zbliżyć się do mnie, nawet jak mam. Już nie mówię, że jak zbiorę jakiś dodatek czy coś w tym stylu. Po prostu no, wymaksowałem postać tak, że jest
te biedne stworki nie są w stanie się zbliżyć. Nawet nie posiadają żadnych, tak jak mówiłem, defensywnych zaklęć, typu czosnek i inne, nadal jestem niepokonany. Jak widzicie, pieniędzy już w tej chwili mam ponad 13 tysięcy, więc to się zbiera przy 30-minutowym rajdzie. Mam też ulepszenia wykupione, chyba że tam zdobywam trochę więcej złota. No to tutaj jest... tu się zbiera w okolicach 10 tysięcy bez problemu. Dobra, i teraz tak. Zostało mi 5 sekund życia, odliczamy. 4, 3, 2, 1 i koniec. I uciekam. Śmierć mi dopada. Wytrzymałem 2 sekundy. 30. Zadałem jej spore obrażenia. I teraz tak, mogę się wskrzesić. To jest perk, który z połową życia. I spróbuję, zobaczę, co się stanie. Wytrzymałem kolejne 3 sekundy. Czyli razem 5 sekund. Ale widzę, że zadają jej spore obrażenia. Więc może... można ją pokonać. Informacja nie jest przesadzona. Kto wie. Dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. 30 minut i 5 sekund w grze Vampire Survivals. Tutaj dostanę trochę osiągnięć, ponieważ grałem nową postacią, Cavallo. Właściwie jedno osiągnięcie. I w tej chwili prawie 20 tysięcy do wydania, a już nie mam za wiele wzmocnień. Jak widzicie, jedyne co mi zostało to klątwa, co w sumie działa przeciwko mnie. Zwiększa prędkość, zdrowie, ilość i częstotliwość wrogów o 10% na rangę. Także zmiana dwa razy na rangę, możliwa zmiana opcji do wyboru, przewołuje się na wyższy poziom. Okej. Dobra. I to mogę sobie kupić. Zapraszam na kolejne klipy z tej gry, bo to, tak jak mówię, jedyna, którą mogę grać w tej chwili. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, dajcie kciukasa. I trzymajcie się gorąco. Pozdrawiam. I trzymamy kciuki za reprezentację jutro, nie? No, żebyście nie zapomnieli. Cześć.